weekend jestem w Polsce i tak sobie siedzę, odpoczywam, a widz mi napisał: siema Bleku, jest możliwość spotkania, będziesz jeździć dzisiaj? Ja mówię, będę. No i chłopaki jadą tutaj do mnie. Widzę nawet, że są. Siema. Jarek. Szymon. Jarek. Michał. Nikodem. Jarek. Chodźcie tam. Dobra. Lata w adidaskach, nie? Na gumie, muszę się oswoić, przyzwyczaić, ale lepiej, lepiej. Super mąciaki. Fajna kostka. To jest co? 50? Na kołach enduro, nie? Yamaha 50. A to? Ogar 202. Ogar 202. Powiem ci, pierwszy widzę. I który to rok jest? 2017. I to jest produkcja chińska? Tak. Szkoda, że Polacy nie robią ogarów, nie? Tak jak to było, nie? Nie, ogary, nie, to Czesi produkowali, nie? A tu? To jest Kreidler. Jak? Kreidler. Tam. Kreidler. I to jest typowe supermoto. No. I to jest ile? 125 pewnie? 125. A tu 50? Tak, tak. Tu kiedyś chłopacy mieli też takiego podobnego coś, ale z tego wypustu to wszystkie takie podobne były, te 50-tki. Gdzieś filtr miał tutaj, wiesz, na wierzchu, ten to jest tutaj fajnie zabudowany, a on miał tak gąbka, gdzieś mu tutaj wystawała, wiesz. A to jakiej produkcji jest? Niemiecko-japoński. O, pierwszy raz widzę, nie? No szukałem w okolicy i tylko takie były. I jakie pieniądze trzeba dać? Ja dałem 6,5. I który to jest rok? 2,8. O kurde, no to to nie jest za świeży, a takie pieniądze, nie? No. Chłodzony powietrzem. Ja. Nie przegrzewa się? Nie. Nie? Na razie nie. Nie. A jak tam Yamaszka? Dobrze. A kto z was do mnie pisał? Ja pisałem. Ty? No. A. No to widzisz, się udało. Nie goni was policja? Nie, jeszcze nie. Nie? Nie? Na kole? Jak są prawo jazdy, to jak mają gonić? No nie, a może świrujecie na stopalu albo na kole, na tylnym? Nie? Trzeba umieć najpierw. Ale wiesz co, jednego mi tu brakuje. Wlepek nie macie. Jest tu? Jest jedno. Coś ty. Nie zauważyłem. O, jest! Ja wlepów nie mam, to nie mam jak przykleić. Aha. A skąd ta się tu wzięła? Od kumpla dostałem. A ja dla was wziąłem. To już ci tak. To się podzielicie. To masz szczęście, bo generalnie tylko dzisiaj to mogę wyjechać.
trafiliśmy i dałem. Akurat od razu przykleję. To jest oryginał Leo Vinci? Tak. To się ja tak już kupiłem, nie? Aha. Bo dobre podróbki bywają, nie? Nie wiem, nie. A jak ci się jeździ na kostce po mieście? Dobrze, ale tak ogółem tak po mieście dużo nie jeżdżę, nie? Aha, w terenie jeździsz? Bardziej w teren, nie? Po lesie czy coś. Ale niedługo chcę coś wymienić na jakąś inną 50. Bo ta kostka to jest taka trochę szutrowo, nie? Taka, nie? No. No. Siedzi. Ja sobie muszę wyczyścić. Siedzi. I co, i tak gdzie śmigacie teraz? Gdzie śmigaliście w ogóle? Byliśmy po inne chwile, no i teraz wracamy do domu. Aha, aha. A wiecie co, fajnie możecie sobie pojechać do Monte, tam na tą rzeczkę. Wiecie gdzie? Tam gdzie palą marzanne zawsze. No, tam jest fajna miejscówka. Do Balczewa. Co, no to tam idziemy. To znacie. Co jeszcze, gdzie można? Do Piechcina tam. Przed Piechcinem za... Poczekaj, przed Pakością to jest albo za... Przed Pakością albo za Pakością. Za klify? No. To jest w Piechcinie. Piechcin no, to jest. No. A, no. Piechcin. To za Pakością. Za Pakością. No. Ale to też jest kawałek. I jeszcze jest żwirownia po prawo. Jakbyś przed wjazdem do Pakości, przy stacji w prawo, pojedziesz kawałek i po prawej stronie jest zjazd na żwirownię. A tam z dwa podjazdy są. Trzeba pojechać. No. Nie, no naprawdę nie są. A najwyżej jak to będzie za, przybyśmy za ciężko, to jest zjazd tylko i wjazd, to taki jest łagodny. To nawet supermoto można tam popróbować. To jest pojedynie, nie? Pojedynie. No. Ale dzisiaj co? Jak się jeździ? Fajnie jak jest tak ciepło, nie? No ciepło to jest fajnie. No. Bo ostatnio to zimno było cały czas. No. A który rok jest tej Yamaszki? Szczerze, nie pamiętam. 2.6 chyba? 2.6. Ile trzeba dać za tą Yamaszkę? Koło 6, nie? 6 to zależy trzeba dać. Zależy się, w jakim stanie. A za twojego gara ile? Ja dałem 300. 3.300? Trochę inny. A na kole coś? Trzeba się domyczyć. Ale w ogóle idzie coś? Coś tam nie idzie. Ile? Tu idzie? I z jakiego biegu? No na razie to tak jest, tak. Nie umiem, ale coś tam próbuję. Aha. O to wiesz co, to zrobimy później, jak będziemy ten, to co przejedziesz kawałek, zobaczymy, czy ile pójdzie. A te deteczka staje? Nie. Nie? To ma tylko 3 konie. Coś ty. No. A ten ile ma? Ten ma 11. O, to już coś. A ogar ile? 3,5. No to też nie. Ale wiesz co ci powiem, tam chłopaki próbowali i im szło, tylko... Wiesz co, z jedynki i siadali z tyłu, no. Prawie że na bagażnik. I ci powiem, że nawet się udawało, to było z 5 lat temu, 6. No, jechali. Uczył się, uczył, nogi fruwały w powietrzu, ale szło, nie? Ale jakoś szło. Jakoś szło. Dobra, to przerwa w nagrywaniu. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.